Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi rybackiej o nazwie Brzeźno pochodzi z końca XV stulecia. Moda na zdrowotne kąpiele w chłodnych wodach morskich pojawiła się w połowie XVIII wieku i rozpowszechniła się niemal w całej północnej Europie. Dom zdrojowy w obecnym kształcie został uroczyście otwarty 15 czerwca 1893 roku. Pod koniec XIX wieku kąpielisko w Brzeźnie stało się nowoczesnym i modnym kurortem. Brzeźno jest takim ciekawym miejscem, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, doznają takiego olśnienia. Tutaj można złapać jakiś taki oddech, dystans, pomarzyć. Ludzie tutaj chodzą jak utumanieni, pod wrażeniem tego piękna. Ja doznałem czegoś podobnego i wiedziałem, to jest moje miejsce na ziemi, tutaj będę mieszkał. Ja byłem przeszczęśliwy, bo to były tereny, mnóstwo terenów, parków, morze. Niektórzy mówią, że mamy tu w Brzeźnie wieczne wakacje. Właśnie z uwagi na morze i te walory tutaj nasze nadmorskie. Kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Brzeźnie i zacząłem spacerować po mojej rodzącej się dzielnicy, to przechodząc koło tej ruiny, która jest tam, gdzie teraz będzie dom zdrojowy, poczułem wstyd. Wyobrażałem sobie pytania moich przyjaciół, których nieustannie tu zapraszam i którym Gdańsk zachwalam i ściągam ich tutaj do tego miasta. Co ja odpowiem na pytanie, dlaczego taki budynek w tym miejscu jest tak zrujnowany? Co się stało? Co się wydarzyło? Jako jeden z niewielu budynków, dom zdrojowy, choć zdemolowany, przetrwał wojnę. W 1948 roku otwarto tu hotel garnizonowy, a po jego likwidacji w budynku urządzono 24 lokale, w których mieszkało niemal 100 osób. Pomimo skromnych warunków między mieszkańcami zrodziły się silne więzi sąsiedzkie. W 1993 roku zespół dawnego domu zdrojowego został wpisany do rejestru zabytków. Rozpoczęły się starania, aby przywrócić budynkowi jego dawny blask. Dom zdrojowy w Brzeźnie. Opowieści z nadmorskiego kurortu. Moim marzeniem było zobaczyć dom zdrojowy po odbudowaniu, po restauracji. Przebudowa domu zdrojowego rozpoczęła się od rozbiórki zniszczonych drewnianych belek, ścianek działowych i innych elementów, które nie były przewidziane w planach rekonstrukcji budynku. Podstawową ideą odbudowy domu zdrojowego jest oparcie oryginalnej drewnianej konstrukcji na stalowej ramie, która przejmuje całość obciążeń budynku. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie zabytkowego charakteru budynku przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Dzieciństwo mieliśmy wspaniałe. Ja pamiętam jeszcze, jak stał stół bilardowy
na pierwszym piętrze na korytarzu. Taki mały bilard, to się grzybek nazywało, czy coś takiego. Tak, mieliśmy bardzo duże hole, dużo miejsca w sumie, jak deszcz padał, czy były złe warunki atmosferyczne. Żeśmy grali w piłkę nożną dwóch na dwóch. Teren był bajkowy w sumie, była zjeżdżalnia, jak to mówią, na tyłku z tych dużych schodów, bo tam taka szeroka deska była. Większość oryginalnych drewnianych dekoracji, zwanych laubzekinami, została oczyszczona metodą szkiełkowania, czyli sprężonym powietrzem ze szklanym proszkiem. Nazwa tych wyjątkowych ornamentów pochodzi od narzędzia, którym cięto drewno, laubzegi, czyli piły włosowej. Dzięki możliwości precyzyjnego cięcia po łuku, narzędzie to pozwala na uzyskanie bardzo skomplikowanych wzorów. To właśnie laubzekiny nadają budynkowi domu zdrojowego ten wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Były organizowane na holach zabawy, potańcówki. Rozstawiano stoły, krzesła. Ten teren był duży, w parkiecie, elegancko, dzieci poszły spać. W naszym domu Sylwester praktycznie odbywał się nam na głównym holu, to jest na pierwszym piętrze. Każdy, praktycznie każdy. Elewacja frontowa domu zdrojowego została zrekonstruowana na podstawie zachowanych fragmentów sztukatorskich zgodnie z dokumentacją i programem prac konserwatorskich. No to wchodziło się do przedpokoju. A po lewej stronie wchodziło się do pokoju. Pokój był olbrzymi, bo miał 7,5 metra na 5. Także to naprawdę było co sprzątać. Każdy sprzątał swój rejon, bo nie było sprzątaczki. Był grafik i co tydzień kto inny miał sprzątać. I wszyscy ludzie tego przestrzegali. To jakby była jedna wielka rodzina. Zbliżamy się do wyglądu obiektu sprzed mniej więcej 120 lat. Przestrzeń centralnej części domu zdrojowego tylko w pierwszej fazie jego istnienia funkcjonowała jako jednoprzestrzenna hala. Krótko po wybudowaniu została podzielona stropami i te stropy zachowały się do momentu przystąpienia do prac remontowych. Przestrzeń części centralnej domu zdrojowego zostanie powtórnie podzielona stropami w celu wykorzystania tej powierzchni na potrzeby użytkowe obiektu, a przepiękne poddasze nadal pozostanie zachowane i można je będzie podziwiać z ostatniej kondygnacji. Miałem takie miejsce na strychu, gdzie lubiłem przesiadywać. Pamiętam, wchodziłem na dach na przykład po to, żeby zrywać kwiat lipy do suszenia. Było gdzie chodzić, było co robić, także było naprawdę wspaniale. Nasz park został pięknie zrewitalizowany, więc też marzenie się już spełniło. Teren wokół domu zdrojowego i lokalna przyroda to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej. Są tu łąki kwietne wspierające bioróżnorodność, stanowiące pożytek dla owadów. Na terenie parku przy domu zdrojowym znajduje się bardzo cenny starodrzew. Większość drzew ma powyżej 100 lat. Dla mnie, jako dla małego dziecka, ten budynek był otoczony aurą tajemniczości, czymś takim niegdzisiejszym. Widziałam te tajemnicze schody i sobie wyobrażałam przeszłość, gdzie tutaj damy, panowie w różnych strojach, no bo to była epoka, to był już XX wiek, XIX wiek, tak? Oni tu byli, ich tu nie ma, ale ja to czuję. Thank you.
wszystkie wizyty w domu zdrojowym dotyczyły spotkania z moim mężem, jeszcze wtedy na zasadzie koleżanki i kolegi, któremu nosiłam w razie wagarów albo choroby lekcji. A potem po wielu, wielu latach spotkaliśmy się i zostaliśmy parą. Byłam na tej budowie 2-3 razy dziennie, ponieważ przechodziłam, zaglądałam przez szparę. Od momentu, kiedy zniknęły te płoty, czuję jakąś taką nieprawdopodobną radość, że to odrodzono, że to jest. Cieszymy się jako mieszkańcy, że mamy taki piękny obiekt i żeby służył i nam, i turystom. No już właściwie wygląda, jakby było otwarte, nie? I gotowe. Także ja się bardzo cieszę. Jest serduszko brzeźne. Spotkania tutaj z mieszkańcami były oczywiście intensywne, były tajemnicze, ale dawały nam dużo radości, ponieważ ta architektura była tak dziwna, że ja jako ministrant młodym tak stałem, że kurde, to takie inne niż ten bloki tutaj na Łozach, bloki na PCK i byłem zachwycony tym, że mogłem tutaj przychodzić z dobrą nowiną. Adaptacja zabytków ważna jest nie tylko z tego powodu, że się ratuje te historyczne obiekty. W tym wypadku, mowa oczywiście o Domu Zdrowym w Brzeźnie, ważne jest to, że się nadaje im nowe funkcje społeczne, kulturalne, edukacyjne. Edukacja w Domu Zdrojowym opiera się o dwie sale, z czego pierwsza, sala laboratoryjna, służy temu, aby uczniowie mogli na własną rękę samemu poczuć i dotknąć zagadnień związanych z szeroko pojętą ekologią, postępującymi zmianami klimatu i ochroną środowiska. Druga sala jest pracownią połączoną z wystawą interaktywną, na której uczniowie mają okazję zapoznać się z takimi podstawowymi działaniami, które każdy z nas może w swoim życiu stosować, aby to, co robił, nie stanowiło zbyt dużego właśnie zagrożenia dla środowiska oraz klimatu. To fantastyczna przygoda móc rewaloryzować obiekt, historyczny obiekt, który jest tkanką Gdańska. Ja mam nadzieję, że dla wszystkich Brzeźnian i Gdańszczan będzie to miejsce spotkań. Dom Zdrojowy jest dowodem na to, że cuda się zdarzają. To ważne miejsce dla Brzeźna, dla Gdańska, pokazujące łączność z historią, z kurortowym charakterem Brzeźna, ale też, co bardzo ważne, to miejsce, które powstało przy współpracy z lokalną społecznością i lokalnej społeczności Brzeźna i Gdańska będzie służyć.